Cześć. Cześć, słuchajcie, tak dawno mi nie było, dawno nie mówiłem o książkach, ale stwierdziłem, że tak chyba mi się jednak podoba, tak? Taka forma audycji, więc wrócę do tego. Przez ten czas oczywiście pojawiło się trochę nowych pozycji, żadna mi nie ubyła dziwnym trafem. Także wydaje mi się, że chyba nigdy nie dogonię tej mojej biblioteczki, nigdy nie uda mi się wam całej pokazać. I dzisiaj będzie o książce, której ja bardzo długo nie chciałem kupować. I ona jakoś mnie nie zainteresowała, jakoś to mnie nie pociągnęło, nie po chemii między nami. Pomimo tego, że książka się pojawiała na rynku. Ale była taka sytuacja, że do kupienia była pewna paczka płyt DVD i książek. Ktoś się tego pozbywał, cena hurtowa, więc stwierdziłem, no dobra, czemu nie, możemy to jakoś spróbować. I w mojej bibliotece pojawiło się to. Małe, niewielkie Tai Chi, tytuł, muszę, okulary, cały się wzrok nie poprawił. Tai Chi na co dzień, w każdym wieku, w każdym miejscu, w każdym czasie, krótka forma, jak krok po kroku. I właśnie to w każdym wieku, w każdym miejscu, w każdym czasie, to mnie od tej książki tak troszeczkę odstęczało, bo ja mam po prostu takie zdanie, że to nie jest rzecz tak do pokazywania w każdym wieku. To nie jest takie proste, jakby z tego hasła wynikało, że jednak jest to taka praktyka wymagająca. A takich tytułów w każdym wieku, w każdym czasie takich, a wszyscy mogą w ogóle bez żadnego problemu, no, to mnie to troszeczkę zawsze zastanawia. Ale jak już wziąłem, tak jak mówię, wziąłem hurtowo paczkę, w paczkę wydawnictw, ta książka też tam była, pomyślałem sobie, a może komuś na prezent albo coś takiego. No i co ja tu dostaję? To taki bardzo, bardzo nietypowy rozmiar, ale ma to swoją zaletę, bo spokojnie w jakimś plecaczku, w torebce damskiej, jeżeli ktoś by chciał właśnie poćwiczyć sobie na dworzu, to się mieści. Ale zanim o książce, to powiem wam słów kilka na temat autora. Więc autorem jest pan Robert Parry i to w zasadzie wszystko, co o nim wiem. Bo ja naprawdę, no może nie specjalnie, jakoś godzinami spędziłem, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje na jego temat w Google'ach, ale tak, po pierwsze jego imiennik i człowiek o tym całym nazwisku, czyli pan Robert Parry, to jest jakiś dziennikarz zajmujący się bardzo poważnymi sprawami politycznymi, więc jest jego mnóstwo na internecie. Po drugie, jeżeli wpiszemy nazwisko autora razem z frazą Tai Chi, to przede wszystkim wyskakują księgarnie, które tą książkę kiedyś tam sprzedawały i nadal mają w swoim repertuarze. Po trzecie, jeżeli dodamy słowo Tai Chi, no to wiecie, to jest taka technika, tam po angielsku się pisze Punch Parry. I od razu zaczynają wychodzić masę artykułów. Niewiele na temat autora. Jakoś tak nie wychodziło. Może 20 minut szukałem, stwierdziłem, że no dobra, nie to nie. Więc będę się posiłkował tylko i wyłącznie tym, co jest napisane tutaj w tej książce. Tak. Pan Robert, specjalista w dziedzinie medycyny orientalnej. Na zdjęciu taki uśmiechnięty gość w żółtej koszulce z brodą. A może i ja. A ma dużo więcej włosów. No. Szczególnie zainteresowany tradycyjnymi teoriami dotyczącymi zdrowia i sprawności fizycznej, czyli tak jak ja, takimi jak Tai Chi, yoga czy Qigong. No ja z tą jogą to tak na bakier, ale podobnie jak ja. Jest aktywnie zaangażowany w studiowanie kwestii związanych ze zdrowotnymi, relaksacyjnymi aspektami powyższych teorii już od ponad 20 lat. Tylko dlaczego nie ma, dlaczego nie znajdę nic w internecie na jego temat. Jest autorem jeszcze innych książek. Jedna z tych książek została w Polsce wydana. To taka książka, taka dosyć duża, Krok po kroku. Tai Chi krok po kroku. O, taki tytuł to dokładnie nosiło. Też tej książki nie mam, bo też jakoś mnie
nie pociąga. W książce znajdzie się adres internetowy, gdzie można zasięgnąć więcej informacji na temat autora i jego działalności, ale strona nie działa. Po prostu jest, strona jest martwa. Także, no cóż, powiem panu Robertowi, to nie, no trudno. Nie będę się napinał. Więc wróćmy sobie do książki. Tak jak wam, z tej strony muszę. Tak jak wam powiedziałem, fajny mały rozmiar, to się zmieści właśnie w torebce, jak będziemy chcieli wyjść. Książka zrobiona dobrze, ona się co prawda zamyka, szkoda, że tego nie widać. Ona się zamyka, jak się ją otworzy, także nie można jej zostawić otwartej w sposób prosty, ale jest, wygląda na to, że tak edycyjnie została, tu ją wyginam na różne sposoby, edycyjnie została zrobiona nieźle. Fajna foliowana taka okładka, która jeżeli to się przybrudzi, to będzie to łatwo wytrzeć. Ten papier w środku też jest taki, jest ładny. Ładnie edycyjnie, kolory, wszystko to jest takie bardzo fajne. A dlaczego mówię o tym, w jaki sposób się z tej książki korzysta? Dlatego słuchajcie, bo jest ta książka bardzo gęsta, jeżeli chodzi o swoją zawartość. Co ja nazywam gęstymi książkami? To są takie, gdzie tej teorii jest bardzo mało, a praktyka w książkach. A tej informacji na temat ćwiczenia jest bardzo dużo. I tutaj tak jest. 90% zawartości tej książki to jest właśnie opis praktyki. I bardzo fajnie. To się tej książce się chwali. Cóż otrzymamy po otwarciu tej książki? Bardzo krótki wstęp, z którego dowiemy się pewnej bardzo ważnej rzeczy. Otóż autor pisze no sporo na temat mistrza Chen Manchinga. Można mniemać, że to pochodzi z tego przekazu. Zresztą o ile słabo trochę tą formę znam, to faktycznie pasuje. Więc sporo jest na temat, sporo, no kilka zdań jest na temat Chen Manchinga, jest na temat tego, jak korzystać z tej książki. I już na stronie 8 zaczyna się rozdział pod tytułem Początki, czyli rozgrzewka. I tutaj jest, zademonstruję, o, tak to mniej więcej wygląda. I tak wyglądają wszystkie strony w tej książce. To znaczy mamy duży rysunek i no, połowa to jest treść. Ja wiem, że rysunki, szczególnie jeżeli mamy jedno ćwiczenie i jeden rysunek, no to nie wszystko mogą pokazać, ale ćwiczenia są proste i opisane są w miarę nieźle. No, o ile no, dobrze można bez problemu opisać kołysanie się na piętach i palcach jako rozgrzewkę, jakie takie ćwiczenie rozgrzewkowe. No potem tam teoria, główne postawy, sposoby układania dłoni, jakie błędy można popełnić i czego się wystrzegać, a co robić. Takie porady typu nigdy nie blokuj kolan. I jest to w jakiś sposób tam opisane. Akurat no, wiecie, rzeczy, które szczerze to i tak trzeba z nauczycielem jakimś to przetrawić, prawda? To rozgrywka i już strona 22. Zaczyna się forma. Forma bardzo ciekawie przedstawiona, bo podzielona na wiele takich podrozdziałów. Nie spotkałem się z tym jeszcze, więc tak pokrótce. Pierwszy rozdział to są tak zwane pierwsze ruchy. Kończy się to na nacisku. To jest jakby pierwsza część formy na pojedynczym prostym biczu. Później się zaczyna tak jakby druga sekcja tej formy, która nazywa się pozycje zwarte.
i tak dalej, mamy te pozycje zwarte nadal, później mamy następną sekwencję w poszukiwaniu przekątnej, potem jest krok w tył, krok w bok i tak dalej, i tak dalej. Opisy są takie dosyć wyraźne. Ja mam wrażenie, to musiałbym to sprawdzić, że tłumacz mimo wszystko, no to był człowiek, który ćwiczył, więc stosuje prawidłowe słownictwo, da się to zrozumieć, ale co najważniejsze, to stosowana to jest metoda geograficzna. Bo otóż widzicie, ciężko jest uczyć formy z książek i ciężko jest uczyć formy z, na przykład z ekranu. W momencie, kiedy ten widok przed Wami jest płaski i ja mogę powiedzieć, obróć się w prawo, w lewo komuś, ale jeżeli ten ktoś obrócony jest w prawo i ja znowu mu powiem, obróć się w prawo, to on później traci tak jakby horyzont, według którego ćwiczył. Więc stosuje się taką metodę, że to, co jest zawsze przed nami, to jest północ. Nieważne, w którą stronę fizycznie, geograficznie, według kompasu się ustawimy, ale to, co jest północą. W związku z tym, to, co mam po prawej ręce, będzie wschodem, po lewej, zachodem, z tyłu mam południe. I teraz, podając kierunki geograficzne, jestem w stanie, dysponując płaskim ekranem czy książką, jestem w stanie przekazać człowiekowi, w którą stronę on powinien być obrócony w stosunku do tego swojego pierwotnego kierunku, tak? Czyli w stosunku do tej północy. I nie używam wtedy słowa na lewo i prawo, bo lewo-prawo się zmienia, tak jak ja stoję, jak ja się zmieniam. Natomiast kierunki geograficzne w stosunku do tego, co jest pierwotnie, czyli tej pierwotnej północy mojej, wymyślonej przeze mnie, no to się nie zmienia. Łatwo jest przekazać komuś ruch. I co oprócz tego jest jeszcze fajnego w opisie tej formy, rzecz, która jest najważniejsza i bardzo często jest niestety pomijana. Pokazane są stopy. Pokazane są stopy na takim kwadraciku, ja to teraz Wam spróbuję pokazać. O, tu mamy stopy i pokazany jest kierunek ruchu i wypełnienie. Tu pokazuję, o, na przykład tutaj mamy w przypadku to jest granie na harfie, albo to jest pięć podłokieć już, tak? Tak, pięć podłokieć to się nazywa ta pozycja i zobaczcie, że właśnie są pokazane kierunki geograficzne, jest pokazane przesunięcie w stosunku do poprzedniego ruchu i w jaki sposób są wypełnione stopy. Co pozwala czytającemu zrozumieć, w jaki sposób ona przynosi ciężar ciała. A to jest najważniejsze, tak prawdę mówiąc, bo nieważne jest to, czy ręce będą miały tak, czy tak, to jest już do skorygowania później. Najważniejsze jest to, co się dzieje przy pracy, to, co się dzieje przy pracy nóg, przy pracy bioder. A właśnie to pomaga. No i co, żeby tak już do brzegu, jak to mówią, czy książka mi się zaczęła podobać? Tak, zaczęła mi się podobać, bo jeżeli kiedyś, pewnie jakiś taki czas nastąpił, będę chciał wrócić do tej formy według Czermaczynga, której uczyłem się od Tomka Nowakowskiego, serdecznie pozdrawiam, jeżeli by przez przypadek to oglądał, to będzie taka podpowiedź. To będzie taka podpowiedź, gdzie będę mógł sobie po prostu spojrzeć do środka i zobaczyć, czego zapomniałem i sobie przypomnieć, co mam, jak mam tutaj działać. Czy książka jest dostępna? Wydaje mi się, że tak, bo ja dosyć często na nie trafiłem, a teraz patrzę tutaj, spojrzę w przeglądarkę szybciutko i wrzucimy sobie tutaj hasełko Tai Chi na co dzień. Co dzień. Pyk. Dobrze.
Tać na co dzień, Empik na przykład. Co pan w Empiku pisze? Dostępna tutaj jako PDF-y można je sobie kupić w tej formie. Mobilne kosztuje to 24,90, tyle samo co kosztowała papierowa. Czy na jakimś portalu, weźmy sobie na przykład Allegro, czy tam znajdziemy, pyk, patrzymy. No widzę, że ona jest na różnych portalach. Jest nawet cały zestaw, bo to musicie wiedzieć, że to cała seria tych książek wyszła. To był yoga, pilates i tai chi, więc można kupić cały zestaw. Już jogi nie będę kupował na pewno tego typu, to musicie wybaczyć. Więc tak, książka jest do kupienia w cenie bardzo przypominającej tą oryginalną, 20 parę złotych. Można to znaleźć. Czy ja ją polecam? Jeżeli ktoś chce się sam bawić w naukę podstaw tai chi i wystarczy mu sam ruch, to tak. Tak, natomiast nie spodziewajcie się, że zostaniecie tutaj po tym mistrzami. To i tak musicie później pójść do jakiegoś nauczyciela, żeby wam to wyjaśnił. Natomiast ja się orientuję, że są ludzie w jakichś małych ośrodkach na przykład, gdzie no, kontakt z nauczycielem tajczy jest trudny. I o ile mówię szczerze, że nauka z książek do niczego dobrego nie prowadzi, to jeżeli ktoś ma dużo samozaparcia, to znajdzie w tym sporo przyjemności. I pod tym względem mogę tą książkę polecić. Cóż, no tak, w zasadzie polecam. Ja nie wiem, czy ja sobie... Tak, może ją zachowam, bo to jest jedna... Książka jest po polsku. Opisy są dobre, zuki są dobre, ciężary ciała są pokazane. Może być. Trzymajcie się, cześć, do następnego. Tutaj pokazywałem książkę pod tytułem Tai chi na co dzień pana Roberta Parego i stwierdziłem, że jest niezła. Mimo wszystko. Cześć!